Siema, dziś pogadamy sobie na temat, co zrobić, kiedy pęknie nam oczko aparatu. Słuchajcie, zacznijmy od tego, czym to oczko jest. Przede wszystkim, jak wiele źródeł wskazuje, jest to oczko, to jest bardzo kluczowe, z syntetycznego szafiru. Ma to zapobiegać refleksom podczas robienia zdjęć, dziwnym odbić światła. I teraz, decydując się na taką naprawę, musicie wiedzieć, że montując oczko, które będzie niefabryczne, ono będzie zaburzać jakość zdjęć, czyli idziecie, wymieniacie je i te zdjęcia, mając na przykład iPhone'a 15 Pro Max, wy, kurczę, nie korzystacie z tego aparatu. Najlepszy aparat na rynku, a ty z niego, drogi użytkowniku, nie korzystasz, dlatego że szkło jest niefabryczne. Nie jest tego zrobione, z czego być powinno. I później na zdjęciach widać refleksy. Jedziesz na wakacje, chcesz mieć przepiękne zdjęcia, ich nie masz. My na przykład wymieniamy takie oczko od środka. Co to oznacza? To można zrobić od zewnątrz, czyli powiedzmy wydłubać stąd wszystkie resztki szkła. No właśnie, wszystkie, nie do końca wszystkie, dlatego że bez otwierania urządzenia pod spodem są wnętrzności. To wszystko może przedostać się chociażby do baterii z czasem. Robiąc to od zewnątrz, skracamy czas pracy. Natomiast za tym w parze nie idzie jakość, bo można dodatkowo bez demontażu kamery ją uszkodzić. Więc znów kolejny taki newralgiczny punkt, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to, ile u nas na przykład trwa taka usługa. Jest to średnio 45 minut. Ma to związek z tym, że my otwieramy urządzenie, co też plusuje, bo od razu je czyścimy. Nawet obowiązkowo oczywiście z tych resztek szkła, ale też z brudu w środku. Jest wymieniana uszczelka korpusu na nową. Wszystko to sprawia, że naprawa jest przeprowadzana w sposób bezpieczny. Do 45 minut około macie taki telefon gotowy i znów możecie cieszyć się tymi super jakością fotek. Wymieniłem szkło tego aparatu i te zdjęcia dalej źle wychodzą. To temat, wracając do początku, jest dosyć powszechny, ponieważ ta usługa, wykonując taniej, może być wykonana na częściach niefabrycznych. I wtedy dosyć łatwo to rozpoznać, dlatego że pod kątem, na przykład takim jak ja teraz sobie spoglądam, możemy mieć taką niebieskawą bądź fioletową poświatę. Wtedy najprawdopodobniej to oczko w iPhone'ie jest niefabryczne. A na koniec jeszcze taka porada, co zrobić, kiedy zbije Wam się już to oczko aparat. Oczywiście podejście do serwisu to jest taka rzecz wymagana, taka konieczna. Natomiast jak załóżmy telefon upada, widzicie, że kurde, zbiło się. Pierwsze, co możecie zrobić, każdy z Was w domu może to zrobić, wziąć kawałek taśmy i zakleić to uszkodzone oczko aparatu i w ten sposób wpaść do nas. Wtedy ograniczamy skutki uszkodzenia, no i po urządzeniu już pozostaje w bezpiecznych rękach, wymieniamy oczko aparatu na nowe, czyścimy i macie to wszystko, tak jak wspomniałem, już w około 45 minut. Na koniec pamiętaj, drogi użytkowniku, co tanie, to drogie, a jakość zapamiętasz dłużej niż cenę.